No i co? Co dalej? Witam, w dzisiejszym odcinku sobie zagramy Wiedźmin trójkę. Już mi się zaczęła. Jest ja o tytule najgroźniejszy potwór na Skellige. O co chodzi? Potwór na mnie napadł. Na mnie i mojego towarzysza. Dorwiemy go. Tak, tak. Ale nie my. Wiedźmi. A po cóż Wiedźmina kłopotać? To pewnie sfora wilków cię napadła. Ha, tylko żeś się przestraszył i ci się przywidziało. Skrzyknę zaraz tutaj kilku dzielnych chłopaków i... Obejdzie się. Wiedźminie, pomożesz? W tobie nadzieja. Ci sfaro, to jednak idioci. Sensio. Jesteś sfaroe? Dość daleko się zapuściłeś. Tak wypadło. Wiozłem do Firesdal skóry na wymianę ze Sforla. Ze Sforla? Mówiłeś, że jesteś sfaroe. Sforlak jest na Spikerok. A no bo widzisz, sfaroe popłynąłem do Sforlak, wymieniłem łupy z kontynentu na skóry i potem przypłynąłem tu. Sfaroe na Spikerok, potem na Art Skellig. Bardzo okrężna trasa. Cóż zrobić? Kupiec jedzie tam, gdzie można zrobić interes, a nie tam, gdzie ma blisko. No dobra. Właśnie, w czym rzecz? W czym rzecz? Rzecz. Jechałem z duchem tu, do Firesdal. Wóz miałem cały wyładowany skórami. Nagle usłyszeliśmy wrzask. Koń się spłoszył i zaczął wierzgać, a z krzaków wyskoczyły potwory. Mój towarzysz miał pecha. Do niego najpierw doskoczyły. Ja cudem uciekłem. Co to były za potwory? Nekuchy, ani chemii. Co? No wiesz, takie z ostrymi szponami i czaszkami zwierząt na głowach. Stadami atakują. Nekery? No tak, nekery. Ze 20 ich było. To ja. Pomożesz? Wybijesz się? Wolę, żeby droga była czysta, jak będę tamtędy jechał następnym razem. Pomożemy. No nie wiem. Twój transport przepadł. Nie będziesz miał z czego zapłacić. A ja nie pracuję za darmo. Mam trochę oszczędności. Na pewno się jakoś dogadamy. Możemy, ile ale chcesz? Nie za darmo właśnie. To jest najlepsze. No, tyle będzie. 310. Uczciwa oferta. To jak będzie? Pomogę. Pomogę ci. Doskonale. Wiedziałem, że jednak co Wiedźmin, to Wiedźmin. A nie do mnie jakiś chłystek z Drudnąd. Chyba z Drummond. Powodzenia, Wiedźminie. Bywaj. Chwila. Gdzie cię znajdę? Co? Jak wypełnię zlecenie. Gdzie cię szukać? A, tak. No, tutaj w karczmie nieopodal. Będę czekał. Dobra. Do zobaczenia. Abyś tam był. No to jedziemy. Przesuń się, no. Idziemy zabić potwory. Co go atakują? Trzeba dojść. Jest wóz. Rozejrzyjmy się. Pewnie towarzysz tego człowieka z farą. Dziwne. To starzec. Wszyscy nie wygląda, pozabijani. Umarł ze starości, a nie rozszarpany przez nekery. Po bokach ma rozcięcia, jakby ślady po szponach, ale też szczękościsk i łukowate wygięcie kręgosłupa, jakby padł na tężec. Mało brakowało. Coś mi mówi, że to nie był przypadek.
Lepiej to sprawdzę. To jedziemy. Żleb w śniegu wygląda na świeże. Łaz toczył się tędy. Stąd zrzucono głaz. A tam są chyba jakieś ślady. No to idziemy za śladami. Ślady Neckera. Wyraźnie obciśnięte. Stopa Neckera. Wydrążona w środku, jakby but, który ktoś zgubił biegnąc. Robi się coraz ciekawiej. Właśnie. To idziemy dalej, ze śladami potwora. No, wskocz. Ślady się urywają. Kto rozwiesza rysunki w takim miejscu? Przepraszam. Wyglądają, jakby narysowało je dziecko, albo ktoś, kto bazgra jak kura pazurem. Dwa patyki wystające zza pleców. Zdaje się, że to ja. No, najwyraźniej. To jest chyba wóz? A to miejsce, w którym miał mnie zmiażdżyć kamień. Dziecko prorok. No to już wiem, skąd wzięły się ślady Neckera przy głazie. Zrobię sobie buty. Ciekawe, kto naprawdę je zostawił. Te kulki na nóżkach to Endriagi. Zdaje się, że miały mnie wykończyć. To wszystko wygląda na jakiś plan. A to musi być miejsce spotkania. Wygląda na to, że ten cały zamach to wysiłek drużynowy. Czas poznać tych dowcipnisiów. Ale o tym się dowiecie w następnym odcinku. Cześć!